Witajcie kochani w kolejnym vlogu Mody Eko Kreatywnej. Dzisiaj zgodnie z obietnicą wreszcie program o przeróbkach. Pokażę Wam kilka przeróbek, zacznę od najprostszych, a skończę na najbardziej skomplikowanych. Przygotowanie tego vloga troszkę mi zajęło, bo niestety nie zawsze jestem w stanie przy obecnych zajęciach rozłożyć tą maszynę i zrobić duże zamieszanie w domu, szczególnie przy tym, że teraz pracujemy zdalnie. Więc zobaczycie przeróbki, które odbywały się w różnych dniach i stopniowo je przerabiałam, zbierając materiał na dzisiejszy program. Zacznę od czegoś prostego. Najprostszą rzeczą, którą udało mi się zrobić, to przerobienie tej sukienki. Widzieliście mnie w tej sukience we vlogach o tkaninach naturalnych, bo ta sukienka jest zrobiona właśnie z naturalnego jedwabiu. Kochani, bardzo mi się podoba ta sukienka, ona ma prześliczne kolory, bardzo ładny, taki nowoczesny, kwiatowy wzór i bardzo modne kolory pastelowe w tym sezonie. Chciałam przerobić tą sukienkę, ponieważ ona miała bardzo sztuczną podszewkę z poliestru i to było troszkę bez sensu, bo jest bardzo cieniutka i przyjemna, a ta podszewka była naprawdę dużo za ciepła i w dodatku taka dosyć obcisła, co było niekomfortowe i w ogóle jakby nie pasowało do stylu i według mnie to była totalna porażka. W związku z tym ja postanowiłam dać oczywiście jedwabną podszewkę do tego i w tym celu szukałam koszulki, która by mi pasowała do wszycia pod sukienkę. Znalazłam taką koszulkę. Ona jest w kolorze takim bordowym, ale powiem Wam, że po włożeniu jej pod tą sukienkę w ogóle tego nie widać, ponieważ sukienka zasłania tą koszulkę, a nawet uważam, że tło takie ciemniejsze właśnie do tej sukienki, czyli ta koszulka włożona pod spód, jeszcze fajniej podkreśla jej kolory. I stwierdziłam, że po prostu będę nosić tą haleczkę. A to jest taka, tutaj będzie widać, jedwabna halka właśnie, błyszcząca, z naturalnego jedwabiu. Będę ją po prostu wkładać pod spód, nawet nie ma sensu jej przyszywać. Poprzednia podszewka była tutaj na szwach przyszyta, ponieważ miała takie szerokie ramionczka i wystawała troszeczkę tutaj. Natomiast ta podszewka ma bardzo cienkie ramionczka, w ogóle nie wystaje to i nie będę jej przyszywać. Po prostu noszę ją jako spód do tej sukienki i nie ma sensu tego w ogóle przerabiać. Jedyną przeróbką było to, że właśnie odcięłam tą starą podszewkę i się jej pozbyłam. No i znalazłam za jakieś 4 zł tą jedwabną właśnie naturalną koszulkę. To była, jak mówiłam, najprostsza przeróbeczka. I teraz pokażę Wam spodenki, o których robiłam też już program na TikToka i jest on na Instagramie zamieszczony. To były spodnie, nie wiem czy pamiętacie, robiłam haul, w którym kupiłam takie spodnie Levisa w takim fioletowym kolorze. Zastanawiałam się, czy one są zafarbowane i są zafarbowane. Okazało się, że jednak ktoś pewnie wyprał je z czymś czerwonym. Tak się dzieje często, że jak tak wypierzemy w pralce, to się może nam na różowo zafarbować. No i pewnie tak to było, bo po którymś tam praniu, próbując usunąć małą plamkę, odplamiłam sobie te spodnie. Zobaczcie na zdjęciach. Niestety przebarwiły się one i no nie udało mi się wyrównać ich koloru już. Tak się zdarza niestety, ale stwierdziłam, że nie poddaję się, zrobię z nich właśnie krótkie spodenki. No i zobaczcie tutaj kolejne etapy tworzenia tych krótkich spodenek, ucinanie spodni. Później zastanawiałam się, czy zrobić takie niechlujne dziury i zrobić je w takim rokowym stylu, ale stwierdziłam, że ponieważ mają taki właśnie wrzosowy kolor, to raczej zrobię coś takiego troszkę romantycznego. No i znalazłam te taśmy, które jeszcze mi zostały z lekcji plastyki. Przyszyłam te taśmy, zrobiłam tutaj taką dziureczkę, pod którą podszyłam koronkę. Tutaj możecie zobaczyć na żywo, jak pokazuję, właśnie fragment koronki jest wszyty od spodu. Jeśli to się trochę rozszerza, bo to są elastyczne spodnie, to widzimy, że jest tu taka koroneczka fioletowa. To jest taki jasnofioletowy kolor. Nie wiem, czy światło troszkę nie przekłamuje. No i tutaj to samo naszyłam na małą kieszoneczkę. Z tyłu na kieszenie też przyszyłam fragmenty tej taśmy z pomponikami i bardzo fajne spodenki według mnie. I te spodenki są bardzo wygodne. Pewnie będę je oczywiście nosić na takie bardzo nieformalne okazje, czy po domu, czy na wakacjach, na plażę, bo jednak są to bardzo krótkie spodenki, jak dla mnie przynajmniej. No i świetnie się sprawdzają. Bardzo wiele rzeczy mam teraz właśnie. Jak widzicie, praktycznie wszystko, co dzisiaj tutaj pokazuję, jest w takim wrzosowym, fioletowym kolorze lub jego pochodnych. I mam i body do tego, zobaczcie na zdjęciach.
jest wystylizowany właśnie z tym takim brudno-różowym body, albo właśnie w sweterek różowy, w kropki czarne, świetnie do tego moim zdaniem pasuje, taki troszkę retro styl się robi. I zaraz pokażę Wam jeszcze w jednej stylizacji z bluzeczką, którą również przerabiałam tym razem. Tutaj mam jedwabną bluzeczkę, kupiłam ją dosłownie za, no jakieś, już nie pamiętam, kilka złotych. Jedwab z dodatkiem 5% spandeksu, ale jest to naturalny jedwab, tylko z dodatkiem sztucznego. Kupiłam tą bluzeczkę właśnie dlatego, że była tania i naturalna. Nie bardzo podobał mi się jej kolor. Powiem Wam, że ja lubię kremowy, ale jeżeli już kremowy, to taki jak ta bluzka. To jest taki dosyć świetlisty kremowy, kolor kości słoniowej. Wygląda to bardzo ładnie. Natomiast ten kolor, zobaczcie na zdjęciach, jest troszkę taki brudno beżowy, nie wiem jak to nazwać, nie bardzo mi się podobał, szczerze Wam powiem. W związku z tym stwierdziłam, że zrobię eksperyment i zafarbuję. Nie mając farby, zrobiłam co? Kupiłam czerwoną kapustę, dodałam wody gorącej i octu i zrobił mi się fioletowy barwnik. Stwierdziłam, że to będzie fajna rzecz na takie festiwale, bo jest w stylu takim troszkę właśnie folkowym, przez to, że jest tak nierówno zafarbowana i będę ją nosić do właśnie różnych takich strojów festiwalowych na przykład. A jest świetna, bo jest bardzo cieniutka, to jest cieniuśki jedwab, bardzo dobrej jakości. I o wiele bardziej mi się teraz podoba, oczywiście to jest kwestia gustu, ale ja lubię takie śmieszne farbowania, troszkę w stylu właśnie lat 70. I zobaczcie, mogę ją właśnie nosić do tych nowo zrobionych spodenek, bo też nawiązuje kolorystycznie do takiego wrzosowego właśnie koloru. I tak samo tutaj do dłuższej spódnicy, właśnie w stylu lat 70. Można to ubarwić takimi akcesoriami właśnie w stylu hippie i bardzo mi się to podoba. Uważam, że świetny pomysł. Fajnie to wyszło. Ja chciałam, żeby wyszły jeszcze większe takie tutaj koła, jeżeli tą bluzkę, jak zobaczycie, tak skręca się i później farbuje, to często wychodzą takie wzory koliste, ale tutaj ten barwnik był dosyć płynny i to mi wyszło raczej takie paćki, aczkolwiek powiem Wam, że ten efekt jest spoko i będzie pasowało to do różnych fajnych rzeczy. Aha, no i tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać taką chusteczkę, którą kupiłam ostatnio za złotówkę, czy 2 złote w second handzie i ona jest z czystego jedwabu, właśnie też farbowana w takie, taką techniką nalewania, czy też rozmywania takich bardzo wodnistych farb. To jest bardzo fajne i używam ją jako pasek do tych spodenek, ponieważ idealnie pasuje kolorem. Oczywiście mogę ją stosować też jako chusteczkę, czy nawet jako maseczkę na twarz, ale uważam, że właśnie super zestaw do tych ostatnio popularnych u mnie wrzosowo-fioletowych rzeczy na lato. No i ostatnia rzecz, którą przerobiłam, kochani, zobaczcie, ta bluzka, w której jestem dzisiaj. Specjalnie ubrałam się tak, żebyście od razu zobaczyli tą stylizację. To jest przykładowa stylizacja, bo taka bluzka w takim kolorze pasuje do wielu rzeczy. Właśnie do jakiejś takiej biało-czarnej spódniczki, do czarnych spodni, do spódniczki ołówkowej też będzie wyglądała całkiem fajnie, ale mi się podoba właśnie do takiej rozszerzanej spódniczki, jest tak bardziej frywolnie. No i ta bluzka była pokazywana w którymś z pierwszych holi zakupowych i ona miała tutaj taką gumkę, możecie zobaczyć to na zdjęciach. Też nie bardzo mi się to podobało, bo ja nie lubię takich krojów, które tutaj robią taką bufę i się wygląda w tym jak, no tak bezkształtny trochę worek. W związku z tym stwierdziłam, że obetnę to, tą gumkę i właściwie nie obcięłam nawet tej gumki, tylko wyciągnęłam gumkę, bo ona się okazało była po prostu wsadzona w taki mały kanalik na dole bluzki. No i ta bluzka okazała się być rozszerzana, bo była zrobiona właśnie specjalnie po to, że była taka bufkowata. Obcięłam jej boki, ponieważ była za szeroka zdecydowanie i stwierdziłam, że co zrobię? Zrobię z niej body. A dlaczego? Bo ja nie znoszę czegoś takiego, jak tutaj mi wychodzą w tych cienkich, szerokich bluzkach takie fałdy. To co teraz jest, to jest i tak w porządku, ale naprawdę czasem jak włoży się taką bluzkę i na to spódnicze czy spodnie, to po jakimś czasie ruszania rękami po prostu to tutaj wyłazi i czasem zdarza się, ta bluzka cała wyjdzie i jest nadmiar tego materiału, to wygląda dla mnie niechlujnie i krępująco, nie podoba mi się to w ogóle. Stwierdziłam, że dużo lepszym pomysłem jest zrobienie po prostu body z tej bluzki. I co zrobiłam? Ze starego body z Intimissimi, takie naprawdę już było bardzo znoszone, obcięłam dół body, możecie to zobaczyć tu na zdjęciach, i później dołożyłam to body, po prostu doszyłam je do bluzki. Dół tej bluzki najpierw przypięłam szpilkami do body, do obciętego body. Naciągnęłam to na krzesło, żeby obydwa materiały były podobnie naciągnięte.
przypiąwszy szpilkami, po prostu przejechałam to na maszynie, ładnie zakończyłam, no i wyszło bodę, ale po przymierzeniu jeszcze stwierdziłam, że ta bluzka nie do końca mi się podoba, nie podobały mi się jej rękawki, były takie przydługawe i tutaj jeszcze zmarszczone, co powodowało, że to wygląda według mnie, no bardzo pogrubiało to ramiona, szczególnie, że ja mam dość szerokie ramiona i no nie jest dobrze, jak jeszcze je poszerzam. W związku z tym po prostu skróciłam te rękawki, zrobiły takie troszkę motylkowe, zmarszczone rękawki i to mi się o wiele bardziej podoba. Uważam, że ta bluzka jest teraz całkiem taka, wydaje mi się, wdzięczna. Oczywiście nie do każdego stylu to będzie pasować, ale właśnie do takiego troszkę retro stylu, do jakichś grzecznych stylizacji będzie fajnie to wyglądać. No i świetne body wyszło, słuchajcie, no przez to, że jest to doszyte do tego dołu, ta bluzka mi nie wychodzi, o, można zobaczyć, że ona się doskonale tu trzyma, nie wyłazi nadmiar i w ogóle nie krępuje to ruchu, bo to body jest wygodne i z takiego cieniutkiego materiału jest elastyczne, w dodatku to jest body troszkę stringowe, co sprawia, że można je nosić do jeansów i nie widać po prostu tego z tyłu, tych cięć takich i można to właśnie nosić do spodni, nawet do letnich spodni, aczkolwiek mi się to podoba do takiej właśnie rozszerzonej spódnicy. No i jestem ciekawa, co myślicie o tych moich przeróbkach. Ja jestem zadowolona z efektu. Powiem Wam, że już się bałam, że tej bluzki znowu nie będę nosić, bo nie miałam do końca pomysłu, co zrobić właśnie, żeby to się nie działo. No i pierwszy raz przerabiałam takie body, robiłam takie body i całkiem fajnie to poszło. Były tam pewne niedociągnięcia, ale udało mi się to wszystko rozwiązać, także że faktycznie ta bluzka będzie całkiem fajna do noszenia. Cieniutka, bo to jest 100% naturalny jedwab, jasny kolor, idealna na lato. No i jestem naprawdę zadowolona ze spodenek, ze sukienki, to, że mi się udało przerobić to i z tej takiej niejednolitej bluzki. Tym razem naprawdę udało mi się zrobić coś praktycznego i coś, co na pewno będę często w lecie używała. Polecam Wam takie przeróbki, spróbujcie. Jeżeli macie rzeczy, które rzadko nosicie i nie jesteście pewni, czy w ogóle będziecie to jeszcze nosić, zastanówcie się, czy nie można by tego przerobić w taki sposób, żeby jeszcze można to nosić i z czymś to zestawić fajnie, albo coś do tego dołożyć, doszyć. A właśnie przerobić bluzkę na body, jeżeli tą bluzkę rzadko nosicie, uciąć jej rękawy, kombinujcie, to jest eko, zamiast wyrzucać, próbujmy przerabiać. Kochani, dziękuję za oglądanie mojego programu, komentujcie i piszcie, co się Wam najbardziej podobało, która przeróbka jest Waszym zdaniem najbardziej udana i proszę Was bardzo o polubienia też. Subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i wciśnijcie przycisk powiadomień. Aha, i zapraszam, we czwartek tym razem już naprawdę będzie haul zakupowy. Mam kilka fajnych, nowych rzeczy, które chcę Wam pokazać. No więc do zobaczenia. Cześć! Pozdrawiam też wszystkich Wolfgangów. Pozdrawiam wszystkich moich uczniów. Do zobaczenia na lekcji plastyki. W związku z tym po prostu na pupie.